Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata. Z lotu Drozda. W drukarni praca idzie pełną parą. Powstaje właśnie nowy numer dziennika Le Temps, jednej z najważniejszych gazet Francji, którą dekadę wcześniej założyła dwójka dziennikarzy. Jednym z nich był Edmund Chojecki, emigrant z Warszawy. W tym numerze Le Temps znajduje się pierwszy odcinek powieści, która wkrótce wejdzie do klasyki literatury. Jest listopad 1872 roku. Kiedy pierwsi czytelnicy z ciekawością zagłębiali się w treść W 80 dni dookoła świata, jej autor, Juliusz Verne, był już twórcą rozpoznawalnym. Jednak dopiero opowieść o Filiasie Fogu przyniosła mu sławę. Fogg, angielski gentleman, miał okrążyć kulę ziemską w czasie nie dłuższym niż 80 dni. Zaledwie kilka lat wcześniej z pompą otworzono kanał Suezki i morska podróż z Europy do Azji stała się znacznie szybsza, co stało się jedną z inspiracji dla Juliusza Verne. Wtedy jeszcze nie wiedział, że z kolei jego książka stanie się inspiracją dla pewnej Amerykanki. Elizabeth Cochrane, znana bardziej pod pseudonimem Nellie Bly, szybko ujawniła swój dziennikarski talent. W tekstach skupiała się na amerykańskich kobietach. Opisywała ich pracę w fabrykach, przyglądała się losom tych, które znalazły się na skraju społecznej normalności. Jako kobieta 21-letnia postanowiła zostać korespondentką zagraniczną i wyjechała do Meksyku. Jej celne i rzetelne publikacje tak bardzo nie spodobały się meksykańskim władzom o dyktatorskich zapędach, że Nellie Bly musiała uciekać z kraju. W Stanach Zjednoczonych miała trudności ze znalezieniem pracy. Redakcje nie chciały zatrudniać dziennikarki, która interesowała się poważną tematyką społeczną pozostającą w domenie mężczyzn. Angaż dał jej dopiero Joseph Pulitzer, właściciel skandalizującej nieco gazety New York World. Bly miała dla niego zbadać doniesienie o tragicznej sytuacji w nowojorskim ośrodku dla obłąkanych kobiet. Był rok 1887. W Wielkiej Brytanii wciąż rządzi królowa Wiktoria, a ruch sufrażystek walczących o prawa kobiet pokaże swoje możliwości dopiero za 20 lat. Zadanie Nellie Bly było trudne. Ośrodek dla obłąkanych kobiet mieścił się na wąskiej wyspie Blackwell's Island, niedaleko Manhattanu, i cieszył się złą sławą. Był to obiekt zamknięty, do którego nie można było po prostu wejść. Z tego powodu Bly postanowiła dostać się do środka jako pacjentka. Przed lustrem ćwiczyła grymasy twarzy, by móc uchodzić za dziwną. Potem, pod przybranym nazwiskiem, zamieszkała w jednym z tanich domów robotniczych dla samotnych kobiet i tam, zachowując się w sposób daleki od standardu, sprowokowała interwencję policji. W wyniku decyzji sędziego i po badaniu lekarskim od razu skierowano ją do wspomnianego ośrodka. Na miejscu mogła przekonać się na własne oczy, jak traktowane są zamknięte kobiety. Mimo jesiennej aury budynek nie był ogrzewany, a pacjentki trzęsły się z zimna. Posiłki z trudem nadawały się do jedzenia. Prysznice nie miały ciepłej wody, a do wycierania służyły dwa wysłużone ręczniki używane przez ponad 40 kobiet. Z wieloma z nich Bly rozmawiała. Okazało się, że niejedna z nich nie cierpiała na żadne problemy psychiczne, a w ośrodku wiele kobiet znalazło się przez przypadek lub w wyniku karygodnych zaniedbań władz. Dziennikarka poznała wiele tragicznych historii. Dowiedziała się też o nieludzkim traktowaniu pacjentek przez personel ośrodka. Po 10 dniach Nellie Bly została oswobodzona dzięki interwencji prawników Josepha Pulitzera, a w jego gazecie opublikowała dwuczęściową relację zatytułowaną W domu wariatów.
Nelly Bly miała wtedy 23 lata, a artykuł zapewnił jej rozgłos i rozpoznawalność. Ale to nie było jej ostatnie słowo. Już 2 lata później błyskotliwa dziennikarka z małą torbą podróżną ruszyła w świat. Namówiła mianowicie swojego szefa w gazecie New York World do sprawdzenia, czy podróż z wydanej 15 lat wcześniej powieści Juliusza Verna jest możliwa do zrealizowania. Swoje 80 dni dookoła świata zaczęła od rejsu parowcem z Nowego Jorku do Hamburga. Potem była Francja, gdzie poznała Juliusza Verna we własnej osobie. Następnie Włochy, kanałem Suezkim do Ceylonu, dzisiejsza Sri Lanka, a następnie do Singapuru i Japonii. Już będąc w Azji, Nelly Bly dowiedziała się, że dokładnie w dniu jej wyjazdu z Nowego Jorku, w taką samą podróż dookoła świata, ale na zachód, ruszyła dziennikarka magazynu Cosmopolitan. Prasa zwietrzyła okazję i ogłosiła wyścig między paniami, prowadząc nawet zakłady, kto wygra. Pierwsza okazała się Nelly Bly. Wróciła do Nowego Jorku po 72 dniach podróży. Jej rywalka zakończyła pętlę dookoła świata 4 dni później. Nelly Bly jest jedną z najbardziej znanych dziennikarek przełomu XIX i XX wieku. Udowodniła, że jakościowe dziennikarstwo zależy od talentu, pomysłowości i zaangażowania, a płeć nie ma tu znaczenia. Pokazała, że kobiety mogą realizować swoje pasje bez ograniczeń i bez oglądania się na zdanie innych. Mimo przeciwności. Myślę, że dla mojej rozmówczyni, którą za chwilę usłyszycie, takie podejście do życia jest co najmniej bliskie. Yalla yalla yings, bid on is a hack pulls hings, drop in some yabla sphinx, jump in the bed. Oh no! Nagos dore na gelgir, exoze sham dore gir, na cheroges nur dore, na motores zur dore, robero chush miore, vali avazesh buk dore. آب میچیگه اندازه یه کیفه در و دیوارش کسیفه نه لوش داره نه قالی یخچالشم توش خالی تا خونه ی تو خیلی دوره ولی عوضش توش نوره برا برا برو برو بیری بیری بی 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 برا برا Jävla radis, till dagen är samma ävis Klubben blir ett vuxen dagis Bärbult blir bakis, tjockta blir frågis Aktig, fastig, skicklig, pappa, dålig Så han gästa inte godis, godis Bara ni ävis, inte med någon disco Kanske gubbarna är elitis Det är jättebra musik, det är någon text, spel och dragi Vi fyller örat med wasabi زبون بسته در میره
To jest taka scena, która może przyprawić o gęsią skórkę. Jest osoba przede mną, która stoi z nożem. Jesteśmy w lesie, co prawda nie jakoś szczególnie ciemnym, ale jednak osoba z nożem stoi przede mną. Nic mi nie grozi, także można odetchnąć z ulgą spokojnie. Natomiast celem będą tutaj obiekty, prawdopodobnie mamy nadzieję, że tak będzie, które znajdują się w tym oto lesie, ponieważ przyszliśmy na grzybobranie, nie tylko, bo jeszcze rowery są obok i za chwilę będą, mam nadzieję, w użyciu. Natomiast zaczynamy od grzybobrania i podczas tego grzybobrania będziemy sobie konwersować. Razem ze mną jest Ewa Świderska, znana też w sieci jako Ewcyna, blogerka, autorka bloga, którego znajdziecie pod adresem ewcyna.com. Długodystansowa rowerzystka, która już niemało kilometrów ma na swoim koncie i w wielu miejscach była, a w tej chwili jest razem ze mną na grzybobraniu i na rowerach. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Zapowiedź taka dość groźna, ale chyba nie powinna być groźnie, bardziej ma być przyjemnie. Groźne to będzie dla podgrzybków, kurek i innych dziwnych tutaj stworzeń grzybopodobnych, które mam nadzieję, że znajdziemy. Chociaż widzieliśmy tu jednego grzybiarza, jak jechaliśmy. Miało być miejsce sprawdzone. Okazuje się, że nie tylko ty znasz to miejsce. No dobrze, spróbujmy. To jak twoja intuicja grzybna wskazuje, dokąd powinniśmy iść? Bo ja jestem z grzybami za pan brat tylko wtedy, kiedy są na talerzu. Natomiast jeżeli chodzi o szukanie... A, to tego nie wiedziałam. No dlatego korzystam z twojego doświadczenia. Mam scyzoryk. Także będziemy scyzorykiem też działać. To co? Gdzie one mogą być? Ja tutaj już widzę dookoła trochę, tylko że to nie są raczej te, no nie są raczej te, które się jada. A, tak, no to ja też. I też generalnie widzę. Ja jakoś szczęścia do grzybów w okolicach Warszawy nie mam. Bo jesteśmy w okolicach Warszawy. Zawsze jak coś, to raczej trzeba wyjechać dalej albo znać miejsce. Ale spróbujmy. Popadało, jest ciepło. Mm. Jeden grzybiarz też dnia nie wróży. Zobaczmy. Dobra, próbujemy. To jest taki czas wolny, kiedy można się oddać rozrywce szukania grzybów, która to rozrywka może się potem skończyć miłym obiadem, kolacją lub śniadaniem. Jak się spędza wolny czas, kiedy się jest w podróży rowerowej solo, tak jak ty to zwykle robisz, i masz czas wolny? Ale w zasadzie to cały czas mam czas wolny. Tak no nie, jak jedziesz rowerem, to jesteś zajęta jednakowoż. Tak, ale ja w ogóle nie zdefiniowałabym, teraz mi ciężko zdefiniować czas wolny, właściwie co to jest wtedy. Kiedy robisz coś dla siebie i nie jest to związane bezpośrednio z mechaniką podróży, tak bym to nazwał. Na przykład czytanie książki. Ojej, muszę z jakichś swoich torów zboczyć z tym właśnie czasem wolnym. Czytanie książki odbywa się najczęściej w namiocie i to jeszcze... Trochę ukrywając się pod śpiworem, nie ukrywam, bo mam starego Kindla, który nie ma oświetlenia, a ja dzisiaj... Też mam takiego, bardzo go lubię. No właśnie, i cały czas działa. I żeby nie było mi widać, bo ja śpię na dziko i staram się, żeby mnie nie było widać, po prostu nie świecę latarką dookoła. Tak no sobie wyobrażam, że mnie wtedy nie widać, jak sobie trochę nakryję głowę. To jest czas odpoczynku wieczorem, kiedy już mam miejsce na nocleg, kiedy już sobie gdzieś tam się rozbiłam, kiedy się jakoś oporządziłam, umyłam i tak dalej. I mam jeszcze czas i siłę na to, żeby... No, mówisz, zrobić coś dla siebie, mi się wydaje, że ja w ogóle robię dużo dla siebie, jeżdżąc. No to ewidentnie. To jest ewidentnie. Ale romantyka podróży romantyką podróży, no. Czasami człowiek ma dość. Oj, ma dość, oczywiście, że ma dość. Także jak już gdzieś dotrę, to jest najczęściej tak, że biorę sobie nocleg na 3 noce i ten pierwszy dzień to często przeleżę. Coś tam przepiorę, coś tego, ale tak, to już jest takie zalegiwanie totalne. No. To gdzie te grzyby? Gdzie już byś chciał w ogóle? Przecież na grzybów trzeba cierpliwości. Zresztą mijaliśmy już trochę ich. Tak, tak. O, proszę bardzo. Ale to nie wiem, nie znam, nie będę brała. Ja się na grzyba kiepsko znam, bo właściwie znam się tylko na jednym grzybie, którego potrafię rozpoznać, chociaż podobno jest bardzo groźny i niebezpieczny, mianowicie kania, zwana też sową. No. Która jest podobna troszeczkę do, bodaj do muchomora stromotnikowego. Nie mam nigdy problemu z rozpoznaniem tego grzyba, a smakuje wybornie. Tak, i właśnie przywiodłam cię w miejsce, gdzie w zeszłym roku, jak to mówię, natrzaskałam dużo kani. To znakomite miejsce. Ale jak widzisz, to są grzyby wywrócone, więc pewnie nic z tego. Pewnie ktoś tu już był. Mm-hmm. Znowu ten grzybiarz, którego widzieliśmy wcześniej pewnie. Nie wiem, ale jesteśmy dość późno, tak? Na grzyby się chodzi wcześniej, a ja tu nie chodzę wcześniej, bo ja lubię raczej podziwiać zachody słońca niż wschody. Więc to tak. No nie ma, co mam ci mówić, no. Trzeba jechać do Białowieży, tak jak pojechałam sobie w zeszłym roku. Mhm. Ostatni tydzień września był super piękny. Wyskoczyłam na rower, wchodzisz do lasu, prawdziwki się do ciebie uśmiechają z prawa i lewa. I tak jechałam, wiesz, wszystkie sakwy otwarte, wszystkich się wysypywały grzyby.
Także tak, tylko Białowieża teraz tak trochę jakby nie jest dobrym kierunkiem, tak jak wiemy, ale może jednak. To prawda, niestety. No, no. Tak w ogóle sobie niedawno myślałem, co jest takim sygnałem, że staje się człowiek rowerzystą, takim przez duże R, i nie mam na myśli tutaj trenowania o charakterze sportowym czy transportu miejskiego, kiedy człowiek w obcisłym najlepiej wygląda i ważne jaki jest kolor, jaka jest marka, ale takie jeżdżenie właśnie dla siebie w teren. I to jest ten moment, kiedy się kupuje dobre sakwy. Nie masz wrażenia? To jest taki moment przejścia? Masz komara na czole, przepraszam? Mam komara na czole. Mówiłeś, że są komary. Mówiłam, że nie ma w tym roku. Czy to jest ten moment, kiedy się kupuje dobre sakwy? No, pewnie są tacy, którzy zaczynają od tego do całego osprzętowania. Tutaj bym uważała z inwestowaniem, ale faktycznie to był moment, kiedy kupiłam sobie rower wyprawowy i cały sprzęt taki, no, profesjonalny, co tu dużo mówić. Kiedy zaplanowałam sobie, że pojadę z biletem w jedną stronę, to wtedy leciałam z rowerem gdzieś. To była Japonia, prawda? Ach, Japonia to było jeszcze wcześniej. Aha. Ja po Japonii. No, Japonia była pierwszym wyjazdem takim zagranicznym, solo, pełną gębą. No można tak powiedzieć, była takim najdłuższym, takim międzykontynentalnym, bo ja solo jeździłam sama od, nie wiem, od 12 roku życia, ale tak, Japonia była takim przełomem, bo po pierwsze strasznie mi się ten kraj podobał i ja po 3 miesiącach przejechałam tą Japonię naprawdę dość dokładnie przez wszystkie 4 wyspy i nie chciałam wracać. I wtedy to był ten moment, kiedy zdecydowałam, że sobie przeorganizuję życie w Polsce i właśnie pojadę z biletem w jedną stronę, gdzieś nie dłużej. Z biletem akurat lotniczym, bo to była zima, kiedy wyjeżdżałam, więc raczej nie za bardzo chciałam się turlać po śniegu i poleciałam do Azji. A to było dosyć późno, to znaczy wielu ludzi, którzy rusza właśnie w takie trasy długie, międzykontynentalne, wielomiesięczne. To są ludzie, którzy trochę popracowali, zdążyli troszkę złapać tego klimatu, nie wiem, korporacji na przykład gdzieś, po czym stwierdzają, że jednak chcą innego życia i ruszają w trasę. W twoim wypadku to było tak, że dosyć późno odkryłaś w sobie coś takiego, że fajnie jest pojechać w teren na długo, samodzielnie, solo. Bo ja wiem. Nie, tak bym chyba tego nie określiła. No dość późno, tak, bo ja pojechałam z biletem w jedną stronę wtedy, będąc już po 40, ale całe wcześniejsze życie kręciło się wokół roweru i wokół tego, że jak przyjechałam skądś, to już planowałam drugą podróż i to mnie tak zawsze najbardziej kręciło, bo ja też sama jeździłam, tak, organizowałam wyjazdy ze Stowarzyszeniem Krotos przez parę lat. Dołączyłam do nich na odcinek grecki. Chyba poza Europą z nimi nie jeździłam, ale po Europie. I sama też, bo sama się tam wybrałam, nie wiem, do Francji, do Szwajcarii. Jeżeli chodzi o Japonię, to wiem, że jakoś szczególnie ci się Hokkaido spodobało. Znowu tutaj Ewa patrzy, że grzyby nie te, co być powinny. Więc jeżeli chodzi o Japonię, to zdaje się, że Hokkaido, wyspa ta na północy Japonii, jakoś szczególnie ci się spodobała. To jest taki kopciuszek japoński troszeczkę, z tych 4 wysp japońskich. Mm-hmm. Najmniej wspominana, taka najzwyklejsza, no bo tam klimat taki, no plus minus polski, co tam oglądać. Ludzie raczej szybko się przenoszą bardziej na południe czy do środkowej Japonii, a jednak Hokkaido jakoś zwróciła twoją uwagę. Tak, Shikoku i Hokkaido, 2 zupełnie odrębne wyspy, ale to prawda, że to jest taki kopciuszek, no bo jak ktoś jedzie do Japonii, zobaczyć Japonię, tą japońskość, to tam jednak jest bardzo niewiele. Klimat jest europejski bardziej. Te stereotypowe japońskości się raczej nie zobaczy. Natomiast bardziej takie, nie wiem, skandynawskie klimaty, ale przede wszystkim tam się jedzie po przestrzeń, po ciszę, po morze, po góry. Tam jest tylko 5% ludności Japonii. To trzeba sobie wyobrazić, że jak jest na Honshu, już nie wiem ile, ale na pewno ze 70-80% Japończyków mieszka jeszcze na pasie ziemi, który stanowi 15% wyspy. I to też tak trochę coś mówi o tym stereotypie, że w Japonii jest bardzo ciasno. To nie są miejsca, w których można odetchnąć przestrzenią, jeśli ktoś to lubi. Hokkaido było super, tak. Miesiąc tam jeździłam. Jeszcze sobie bym pojeździła, no. Z zatyczkami do uszu? Tam nie trzeba. Normalnie tak stosuję. Mam w swoim ekwipunku, no, na stałym wyposażeniu. Piękne jest w jechaniu to, że o ile z zatyczkami śpię w domu w Warszawie i w wielu miejscach, gdzieś tam po drodze, w hostelach, bo mam nadwrażliwość trochę na dźwięki. Tak chyba dla mnie takim wielkim prezentem jest podczas noclegów na łonie przyrody to, że ja tych zatyczek nie muszę wyciągać. Chyba, że, nie wiem, jest rykowisko jeleni, też tak się zdarza. I wtedy trzeba. Albo ptaki wiosną, nawet dają w Polsce. Czadu, ojej, tak, o 5 rano, 4, coś strasznego. Człowiek miałby ochotę zrobić pieczeń z nich wszystkich, wyłapać te wszystkie dzięcioły i inne stwory. Spróbujmy z tymi grzybami. Może jednak szczęście nam dopisze. W drugą stronę trochę pójdziemy. W drugą stronę.
Ale samo łazienie po lesie jest fajne, nie? Są te nasze rowery. A, gdzie są nasze rowery? To jest bardzo dobre pytanie. Tam gdzieś. Gdzieś są. Gdzieś na tą stronę. No nie, ktoś tu był. Idziemy sobie stąd. No tak, ślady bytności ludzkiej. No cóż. Musimy zmienić miejscówkę. Nie tak dawno z wojaży po Polsce wróciłaś. Tak sobie zorganizowałam jakoś życie. Po tym już jak mnie pandemia trochę przycisnęła do tego, żeby ostać w Polsce, czyli od marca zeszłego roku. Jestem w Polsce, odkrywam ją na nowo, ale też nie jestem w stanie usiedzieć w Warszawie. No w ogóle miasto mi jest za bardzo do szczęścia niepotrzebne, więc no jeździłam sobie po Polsce w międzyczasie, starając się pracować trochę chociaż. Uczę angielskiego w tym momencie. To jest chyba taka jedna z korzyści pandemii, to jest to, że odkryłam pracę zdalną i już wiem, że do innej nie wrócę. Takiej, uczysz, takim charakterze. Uczysz zdalnie angielskiego? Tak, tak. I tak to się trochę rozkręciło i dzięki temu też mogłam sobie na przykład właśnie pojeździć po Polsce, bo organizowałam sobie czas w ten sposób, że kumulowałam sobie lekcje w 3 dni, wynajmowałam sobie pokój. Tak, z namiotu to trudno chyba. Ale ja w zasadzie mam plan z namiotu też, tylko mam już dość wyrozumiałych uczniów. I w ten sposób jakoś to się kręciło, więc sobie tak, całe 2 miesiące, 2,5 miesiąca mi w zasadzie nie było w domu. Zaczęłam od Małopolski, dojechałam w Tatry, Pomorze Zachodnie. Tam się pokręciłam, bardzo odkryłam Pomorze Zachodnie, czy bardzo odkryłam je po prostu. Ja również, bardzo ciekawe właśnie miejsce. Tak, i dużo mniej ludzi, piękne jeziora, fajne trasy, też rowerowe. Nie potrzebuję tras rowerowych, ale od czasu do czasu fajnie czymś się takim przejechać. Znów wróciłam do Warszawy, bo trochę opiekuję się kotami, bardzo, bardzo je lubię, kocham koty po prostu, więc jak ktoś wyjeżdża, to lubi mi je powierzyć. I później z powrotem kupiłam bilet pod granicę niemiecką pociągiem i sobie przejechałam do Gdańska. Kaszuby, na których ostatnio byłeś, też tak, tak. Bardzo chciałam odwiedzić Kaszuby, bardzo chciałam odwiedzić też Bory Tucholskie. No super miejsce, nie no. Właśnie jakbyśmy byli teraz, wiesz, w Borach, to przypuszczam, że tam byśmy jednak trafili trochę jednak na więcej. No. To co, wsiadamy na rowery, próbujemy? Tak, wsiądźmy na rowery, bo to faktycznie jak tutaj ktoś był, to nie ma co. To wiesz co, skoro jesteśmy przy rowerze, to ja muszę zobaczyć jedną rzecz. Patent dla mnie już z technologii kosmicznej wzięty nieco. Nigdy o czymś takim nie słyszałem. Pierwszy raz w przypadku twojego bicykla się o tym dowiedziałem, że istnieje coś takiego jak nóżka rowerowa z przodu. To jest coś nieprawdopodobnego. Jest. Coś powiedz na ten temat. W zasadzie to może producent by coś powiedział, bo ja ten rower kupiłam z całym tym dobrodziejstwem inwentarza i z tą przednią nóżką. Jest jakiś taki patent, który chyba tylko właśnie w rowerach Kogi widziałam. Bo to powiedzmy, że jeździsz rowerem, który uchodzi za Mercedesa wśród rowerów takich wyprawowych. Tak, no bo to jak już sobie po tej Japonii zdecydowałam, że jadę z tym biletem w jedną stronę, to się długo zastanawiałam, czy zostać przy swoim rowerze po prostu takim wheelerowskim, czy zainwestować w coś więcej, bo ja jeszcze jeździłam wtedy tylko na 2 sakwach, tak? To znaczy na tylko tylnych sakwach. Jakoś nie mogąc się przekonać do przednich, w każdym razie zdecydowałam się, że zainwestuję, bo aż 2 takich długodystansowych podróżników, których śledziłam wcześniej, jeździli na Kodze, dopytałam ich trochę i tak. To była też przygoda z tym rowerem, go kupić w Berlinie i 2 razy tam jeździłam. Nie, no w ogóle też. A to rower, też, który już trochę przejechał, co? A teraz tak, no jemu stuknie w październiku 8 lat ze mną. Powiem tak, no, wygląda z jednej strony profesjonalnie, a z drugiej strony widać, że ząb czasu już zaczyna go troszeczkę trafiać. Trafił. Rower służy do jeżdżenia, nie do patrzenia się na niego. No czasami, wiesz, jest taki producent rowerów, nie wiem czy wiesz, w okolicach Białegostoku, który prowadzi firmę, która tworzy rowery na zamówienie. I tam głównie chodzi o to, żeby rower wyglądał. Nawet ten człowiek kilka lat temu wygrał jakiś konkurs na rower, ładnie się mówi, customowy, rower w Stanach Zjednoczonych. Brzydko się mówi, bo nie wiem o co chodzi. Tak się mówi. Taki rower zrobiony na zamówienie specjalne od zera. Wygrał jakiś konkurs właśnie w Stanach Zjednoczonych tego typu. Widziałem ten rower. Nie przejechalibyśmy tutaj tym rowerem na pewno w lesie, bo on nie jest po to, żeby jeździć. On jest po to, żeby na nim siedzieć i na nim wyglądać. Takie mam wrażenie. A twój rower jest dokładnie odwrotny. No jeszcze troszeczkę wygląda, nie no, tak, no nie, no, odrobinę. Tak, staram się nie być zbyt surowym, ale tu masz lustereczko nawet takie. Mam lustereczko. Nie, żeby się oglądać, ale tak. Bo tak normalnie to wygląda, że masz sakwy z tyłu, dwie, takie duże.
Te są przednie. Te są malutkie, więc one teraz zostały na czas naszej krótkiej wycieczki przeniesione z przodu na tył, ale normalnie są z przodu. Tu masz jeszcze taką torbę na kierownicy, dosyć dużą. Liczniki, no lusterko powiedziałem, ale dzwonek, licznik, wiadomo. Ale to też bez przesady. Nie, bo niektórzy znowu zbażeją dla liczników. Przepraszam, ale tak mi się wydaje. A ja swój tylko tak orientacyjnie traktuję i jest najprostszym modelem, jaki może być, bez żadnych tam temperatur, mierzenia wysokości. Chociaż wysokość to czasem bym chciała mieć. Bez żadnych GPS-ów. Nie umiem w GPS-y, chciałam powiedzieć. Ale już zeszłam z mapy papierowej, jak pojechałam w podróż swoją, to kupiłam swojego pierwszego smartfona z tego względu właśnie, że w mapy papierowe się nie dało za bardzo daleko zajechać, mając podziałkę taka, jaka tam była. Także tak. No tu są tylne sakwy. Ile kilogramów zwykle masz w tych sakwach, jak jesteś w trasie? Komary latają? Latają jednak. O, i tak myślę, że mam ze 35 ogółem bagażu. W sumie? W sumie, tak, z jakimś jedzeniem, z jakimś czymś. Wiem tylko dlatego, bo jak lecę, to wtedy mniej więcej wiem, ile waży mój bagaż. Proponuję wyciągnąć preparat przeciwkomarowy i troszkę się nim... A ty masz, bo ja nawet nie mam. Tak, tak, to ja go wyciągnę, bo musimy się ratować, bo mam wrażenie, że jest konkret dzisiaj. To ja wyciągnę specyfikę. To wyciągnij. Bardzo proszę. A nie jest wieczór. Zdraćmy. Tak, nie jest wieczór, jest jakoś coś przed południem, prawda? Tak. Dobrze, to wsiadamy na rowery i ciąg dalszy dalej, poszukiwań grzybowych. Tam, gdzie znalazłam rydzę w zeszłym roku, coś będzie, nie wiem. Jedziemy wąską drogą leśną. Jeden rower za drugim, koło siebie w tej chwili jechać nie możemy, bo za wąsko. To co, może drugie podejście? Tutaj, próbujemy. A jakoś tak ładny kawałek. No dobrze, jak twój instynkt grzybiarski mówi, że tutaj, to próbujemy. Instynkt to mi mówi, żeby wszystko oglądać dookoła. Ale w sumie spójrzmy. Dobra. Dobra. Zgłębmy się w tą przestrzeń trzeszczącą. Troszkę encyklopedycznie musimy wprowadzić naszych słuchaczy do twoich wojaży. Już wiemy, że byłaś w Japonii. To już było parę lat temu, pewnie z 8, prawda? Coś takiego. To było... Muchomorek. Tak, 2013. To była wiosna 2013, tak. 3 miesiące jazdy przez cały kraj. Z południa na północ. I od tego się zaczęła, nie wiem, miłość, pasja, nowa droga życiowa? Tak, od tego się zaczęło życie w drodze przez praktycznie 7 lat. No, ostatni rok tak, no, jest innym rokiem dla wszystkich nas. Żyłam w drodze, wynajmowałam swoje mieszkanie, małą kawalerkę w Warszawie. To mnie w jakiś sposób wspomagało finansowo. O utrzymywaniu trudno też powiedzieć, bo miałam jeszcze jakiś tam zasób na początek. No bo to wszystko jednak kosztuje, to nie jest tak, że pieniądze się biorą znikąd. Ja miałam jakiś zastrzyk, bo przy tym całym przeorganizowaniu swojego życia, odejściu z pracy, tak takie standardowe rzeczy, co zresztą było już wcześniej, przed Japonią, postanowiłam sprzedać mieszkanie po rodzicach, rodzice odeszli, którym spłaciłam swoje, jak już mówimy o finansach, spłaciłam swoją kawalerkę i zostało coś mi tam jeszcze, także na pierwsze 2,5 roku starczyło. A potem co, praca jakaś w terenie? Nie, to nigdy nie było tak, że ja umiałam znaleźć pracę w terenie. Mogę na przykład za bardzo pracować fizycznie, mam chory kręgosłup. O. A jednocześnie jedziesz długodystansowo rowerem, to jak to tak, łączysz? To jest jedyny jakiś sposób poruszania się, który mi to umożliwia. Więc nie mogę iść tam gdzieś pracować w sadach. No niestety odpada. Tutaj nawiązujesz do ekipy bez kapci, która w Nowej Zelandii pracowała? Chociażby, tak. W ogóle do wielu, wielu podróżników, którzy w ten sposób się... organizują, tak? Organizują sobie pieniądze, będąc w podróży. Ale w Chinach uczyłaś angielskiego przez parę miesięcy. A to właśnie to jest coś, na co się zdecydowałam. A ty też masz teraz komara. O, już poleciał. No niestety. Są. Niestety są, no. Na przykład to, co zrobiłam w tym roku latem, że jeździłam z komputerem i byłam w podróży i pracowałam, to jest idea, której nigdy nie sekundowałam. Uważałam, że jest albo podróż, albo praca. I wcale praca w podróży nie jest super, bo wtedy... nie można się skoncentrować tak naprawdę na tej podróży, na tej wolności, którą daje, bo jednak się jest ograniczony, tak? Gdzieś tam tą pracę się wykonuje, jest to jakiś czas. No dobra, to było w tym roku, a
z Chinami i z angielskim to było tak, że jak już zaczęłam tą swoją podróż po Azji, bo poleciałam na Filipiny, tak generalnie nic nie wiedząc o tym kraju, bo o Japonii to się dużo przygotowywałam, w Filipinach to już tak średnio. Spotkałam podróżnika rowerowego właśnie z Chin, który mi powiedział, a jak ci się skończą pieniądze, to zawsze możesz uczyć angielskiego. Z twoim angielskim i no i de facto, trzeba to powiedzieć, z twoim wyglądem. Ten wygląd tu... No. Ale to był komplement, czy wręcz przeciwnie? To nie chodziło o komplement i to nie chodziło o jakieś piękno, jakkolwiek to by nazwał. Chodziło o to, że mam jasną skórę, jasne włosy. Mm. A to jest, i mamy tu tkanie. I to jest naprawdę? Moment. Gdzie? Nie widzę. Jaka wielka! Dwie! Dobra. Niesamowita historia. Mamy nawet... Piękna Kania, znakomita. Dobra, bo to się i tak nie je tych... Bardziej kapelusze. Tylko kapelusze, nie? One są za twarde. Pięknie, a są tam Kania. Jest jeszcze jedna mała. Jest ale trzecia. Aż szkoda, ale tam jest ich więcej. Zobacz, przepraszam, ale ja się od razu... Jest, są. Uaktywniam bardzo. Grzybowe Eldorado. A o czym my mówiliśmy? Mówiliśmy o tym, że twój wygląd pomagał ci w znalezieniu pracy. Tak. Wtedy usłyszałam po raz pierwszy taką opinię od tego chłopaka. Niestety, jak się później przekonałam, tak, ale zobacz, taka malutka, może niech ktoś sobie ją weźmie później. No, wiem, czy taka malutka. No, ja tata mnie uczył, że się zostawia, wiesz, potomnym, jak jest za mały. No, ale dobra. I no, chodziło o to, że jest w Chinach, w ogóle w tej części świata, no, oni chcą, żeby ich uczyli biali. Jest to dla nich symbol... Prestiżu? Prestiżu luksusu? Chyba. Trudno powiedzieć co, ale no tak, tak to się później okazało. Więc faktycznie jak mi się skończyły te pieniądze już zupełnie, trafiłam na jakimś forum rowerowym na wypowiedź Białorusina, podróżnika rowerowego, który ewidentnie był w Chinach i uczył. Skontaktowałam się z nim i on powiedział, tak, tak, my szukamy nauczycieli, w ogóle skontaktujecie z naszą personalną. No bo ja sobie jestem, właśnie jechałem sobie jedwabnym szlakiem i na ulicy mnie zaczepili, żeby uczyć angielskiego. Po prostu był postawnym, ładnym blondynem, który się dobrze prezentował w szkole, no i jako tako znał ten angielski. No i przeszłam przez proces rekrutacji i przez załatwianie wizy pracowniczej, to jest około 3 miesięcy. 3 miesiące? Tak, jest, wiza chińska to jest wyższa szkoła jazdy pracownicza. To trwa i tak dalej, ale, no ale w końcu ją uzyskałam i poleciałam w nieznane. Takie prawdziwe nieznane, ale z rowerem. Przed świętami Bożego Narodzenia poleciałam uczyć do Chin. Powiedz, jak się uczy angielskiego w Chinach? Czy jakoś odczuwasz, jako osoba doświadczona, ucząca angielskiego też w Polsce? Czy tu są jakieś różnice? Czy jakoś inne podejście musiałaś zastosować? No, tak jak może wyglądać nauka, nie znając języka rodzimego. I tu są zajączki. Kolejne grzyby. Nie zauważyłbym. Ale takie... zajączek, ale jeszcze dobre. No, więc wielkie wyzwanie, tak? W ogóle Chiny są wyzwaniem. Albo się tym kraju zadomowisz, się świetnie funkcjonuje jako obcokrajowiec, jako nauczyciel, bo można zarabiać. No, po co tam pojechałam? No, bo można zarobić lepiej. Podają mieszkanie albo przynajmniej jakiś ekwiwalent na zakwaterowanie, więc to tak. Trochę miesięcy było, ile? 7, 8? Konkretnie nauczałam 7,5. Jeszcze później przez niemal miesiąc wyjeżdżałam z tego kraju, bo wtedy zaczęłam swoją podróż jedwabnym szlakiem, czyli do Europy. Natomiast kontrakt miałam na rok. Nie ukrywam, że po prostu nie dałam rady. Nie byłam w stanie znieść tego pracoholizmu. Podejścia. Ale to, że pracoholizm był po stronie uczniów, to aż wymarzony materiał chyba. Ludzie, nie, którzy chcą się uczyć. Nie, tego hołdowania absolutnie pracy od rana do nocy. Ja uczyłam dorosłych i młodzież, więc ja byłam w stanie w ogóle dowiedzieć się w czasie lekcji bardzo dużo. Zresztą uczyłam też w bardzo nietypowym miejscu, do którego już teraz za bardzo nawet nie można wjechać, czyli w Chinach Zachodnich, w Xinjiangu. No bardzo, bardzo tak przeszłam teraz z tego nauczania, ale nauczanie było ciężkie samo w sobie, no bo nie znając języka chińskiego, jednak gdzieś tam trzeba czasem coś wytłumaczyć, co się nie da pokazać, jakieś abstrakcyjne wyobrażenia. Co mi na przykład teraz pomaga, też uczę po angielsku tylko, ale jednak jak już czegoś się nie da, to się przechodzi przez chwilę na polski. Słuchaj, zostawimy te grzyby może. To ja trzeba tak, do sakwy. Ja mam jakieś pudełko chyba na grzyby. Ja tam mam, tylko tak nie liczyłam na to, że coś będzie i tak... Rozmawialiśmy o Chinach. No. Uciekłaś stamtąd. Uciekłam, bo bardzo, bardzo wszystko, co się działo, to się działo wbrew mnie, tam nie ma wolności, straszny hałas, straszne zanieczyszczenie powietrza, zimą zwłaszcza.
I to, że miałam 5 dni urlopu na rok, w momencie, kiedy chciałam wziąć ciut więcej, żeby chociaż cokolwiek zobaczyć w okolicy, to mi tego odmówiono, no i co tu dużo mówić, wkurzyłam się. Ej, znalazłeś podgrzybka. Podgrzybka znalazłem, hurra. Widzisz, ja bym się o niego potknęła. Ładny, malutki podgrzybek, dobra. No i z Chin zaczęłam sobie się turlać do Europy. Zrobiłam coś, o czym jeszcze wtedy, parę lat wcześniej, zupełnie nie przypuszczałabym, że znajdę się na jedwabnym szlaku Azji Centralnej, Bliskim Wschodzie. Wracałam do Polski niemal 14 miesięcy. Nie do Polski, do Istambułu, bo stamtąd już musiałam przylecieć. Najpierw te parę lat na azjatyckich ścieżkach w Azji Południowo-Wschodniej. Charakterystyczne, ale w pewnym sensie były łatwiejsze niż to całe doświadczenie później w krajach muzułmańskich, jakby nie było. No tam się sporo z tobą działo. Nie wiem, czy się sporo ze mną działo. No coś tam się działo. To dobrze, że się coś działo, że nie było nudno. Ale też tak, było szereg nowych doświadczeń. Mamy rowery. Dobra, to odłóżmy ten nasz urobek. Czyli w krajach Bliskiego Wschodu było najtrudniej? Było najinaczej. Chyba, bo jednak Europa to są nasze klimaty. Tutaj nie ma co dywagować jakoś szczególnie. Ale kraje buddyjskie też dłuższy czas, w których się czułam bardzo bezpiecznie, bo i to mnie tak zachwyciło. Po Japonii były inne kraje. No, Japonia nie jest krajem buddyjskim, ale no, jest tam jakaś mieszanka. Natomiast później te Laosy i Birmy chociażby. Koreę sobie chwaliłaś. Koreę sobie chwaliłam bardzo, tak, ale Korea, no tam mi było strasznie wygodnie, bo można było przejechać przez cały kraj. W zasadzie zrobiłam tam zygzak przez 2,5 miesiąca. Dokładnie 16 września leciałam, pamiętam, że we wrześniu, do Korei Południowej i ani razu nie musiałam korzystać z żadnej noclegowni, płacić za nocleg, bo wszędzie były wiaty i ja w tych wiatach sobie spałam. Z myciem też dawało radę, bo przy niektórych ścieżkach na przykład były prysznice. Albo są też łaźnie, które są w Japonii, które ratowały, że tak powiem, moją czystość. Onseny. Albo po prostu, bo onseny to już są takie... Wyższa klasa. Wyższa klasa, ale są po prostu łaźnie, z których cały czas korzysta na przykład starsze pokolenie. I można było zatrzymać się za 10 zł sobie sprawić fajną kąpiel. Koreę bardzo, bardzo miło wspominam, bo było i bezpiecznie, i fajnie, i wcale nie było w związku z tym, że nie musiałam kupować noclegów drogo, bo za tę cenę noclegu, powiedzmy, szłam sobie gdzieś na obiad. To też było ze 20 zł, jak się już mówimy o pieniądzach, to naprawdę można tanio, naprawdę. Ojej, będziemy coś tu. O. To są takie koźlakowe miejsca. Masz doświadczenie grzybiarskie, widzę. Zacięcie straszne. Doświadczenie, ja tam ze 7 grzybów na pewno rozpoznam i się tego trzymam. Z tatą tak jeździłam kiedyś jeszcze. Na hasło jedziemy na grzyby, wstawałam o 5 rano, na baczność stawałam koło łóżka, mając lat 5, więc więc mnie to chyba zawsze rajcowało. Tak, tak. No ale tutaj jednak nic już nie widzę za bardzo. Słowo bezpieczeństwo padło z twoich ust kilka razy. No tak. Przy czym słowo bezpieczeństwo też może mieć różne definicje w zależności od tego, o jakim miejscu mówimy oraz czyjej osoby dotyczy to bezpieczeństwo właśnie. I tutaj dochodzimy do kwestii, którą trochę dotknąłem w rozmowie z Marią Garus kilka miesięcy temu. Ona opowiadała o swoich doświadczeniach, ale wiem, że to nie jest jedyna sytuacja, kiedy kobieta w podróży samotnie, nie tylko rowerzystka, ale rowerzystka akurat w szczególności w tym wypadku, doświadcza różnych historii, które nie powinny się pojawić, to znaczy, które w najlepszym wypadku psują trochę podróż i klimat i nastrój i poczucie tej wolności, o której wspominałaś, ale z drugiej strony to mogą być sytuacje bardzo poważne. No, na mnie wrażenie duże zrobiło to, że Maria w rozmowie ze mną powiedziała, że żeby nie zwracać na siebie uwagi jako kobieta w podróży, samotna jednak kobieta, no jechała w pojedynkę, obcięła włosy, tak, no się, chyba się zgoliła zupełnie na łyso przez pewien czas, no to jest bardzo radykalny krok. Poza tym wiem, że wy, rowerzystki, które jeździcie solo, jesteście w kontakcie ze sobą. Nie tylko chodzi o kwestie polskich rowerzystek, tak, ale międzynarodowa, przepraszam słowo, szajka rowerzystek jest i się kontaktujecie i często się wymieniacie doświadczeniami, które w zakresie bezpieczeństwa są niestety jakoś podobne.
Są podobne, tak. Ja nie zrobiłam tego kroku faktycznie od jakiegoś czasu, jak dowiedziałam się o Marii, o jej podróży, zaczęłam to śledzić i no podziwiam. Ja jestem bardzo przywiązana do swoich włosów, nie chciałabym skracać, ale bardzo mi to sugerowano przed wjazdem do Iranu. Doświadczeni rowerzyści cię sugerowali, tak? Miejscowi, Irańczycy. Oni Irańczycy, też. Tak. Bo przed wjazdem do Iranu, który okazał się być takim najbardziej, jak to powiedzieć, dziwnym miejscem, w którym mnie spotkało i dużo złego, i dużo dobrego. Ale jeśli to coś się złego stało naprawdę, to w Iranie właśnie. Zanim wjechałam, słyszałam, właśnie byłam w kontakcie z innymi rowerzystkami, ja już słyszałam o tym, że to nie jest raj dla solo rowerzystek, jest to raj dla podróżników, jest to raj dla solo jeżdżących na rowerze mężczyzn, ale nie kobiet. I po tym, jak zaczęłam na forach różnych się pytać, właśnie odezwali się Irańczycy, że a może byś tak ścięła włosy, a może byś tak upodobniła się trochę do mężczyzny. No gdzieś tam jest duży dzwonek. To też mi sugerowała też Polka, która w tym czasie jechała jedwabnym szlakiem, Asia Kaszewiak. W zasadzie zero wokół siebie zrobiła szumu, więc mało kto wie, ale też przejechała jedwabny szlak. W każdym razie ona bardzo, bardzo się Iran podobał, ale ona też sugerowała takie bardziej właśnie, nie wiem, męskie stroje. Cóż, no ja nie ścięłam włosów, miałam sportowe stroje. Wymagane w Iranie generalnie zakrywanie ciała, zakrywanie włosów w stopniu takim, na jakim mogłam. Zresztą chustka spadała z głowy w czasie jazdy przez wiatr i tak dalej. W końcu kupiłam taką, która nie spadała z głowy. Natomiast tak czy inaczej, już w pierwszych dniach zostałam zaatakowana. Tak naprawdę była to próba gwałtu, była w to wmieszana. Później szukałam pomocy w ambasadzie, którzy powiedzieli: pani Ewo, za to grozi kara śmierci sprawcy. I w tym momencie to już tak jakby do mnie bardzo dotarło, gdzie jestem. Tego człowieka złapali dzięki temu, że zrobiłam mu zdjęcie, bo gdzieś mi tam w tyle z głowy było. On, już tak opowiem trochę tą sytuację, bo po prostu człowiek, młody człowiek na motorze, który kilka razy do mnie podjeżdżał, kiedy jechałam, zaczęłam zwiedzanie Iranu od południa, od wyspy Keszm, która jest niesamowicie pięknym miejscem. Jest Cieśnina Ormus. Cieśnina Ormus, ale to miejsce jest tak księżycowe, jest puste, jest puste. To jest coś, co kocham, ale coś, co mi przeszkodziło, bo ten człowiek wiedział, że ja tam jestem na odcinku, w którym nie ma żadnej miejscowości i nie bardzo się gdzieś mogę do kogoś zwrócić, nikogo nie będzie. Gdzieś mi, jak on podjechał chyba czwarty raz, ja już zaczęłam się denerwować, bo na początku, że przyjaźni, niby coś się zagadywał, chciał wody. Jakoś krążył wokół ciebie. Krążył, tak. Przyjeżdżał któryś raz i za trzecim czy czwartym razem się już zdenerwowałam, bo mi to bardzo się nie podobało. I wyjęłam po prostu telefon, żeby zrobić mu zdjęcie, bo gdzieś mi to chyba zostało w głowie, że w takich momentach powinno się zrobić zdjęcie i że to wystrasza. Zwłaszcza w tym regionie. I jego wystraszyło. On odjechał. Zatrzymałam się na chwilę coś sobie zjeść, natomiast on wrócił. Nie wiem czemu. No i właśnie wtedy mnie zaatakował, ale... To trzeba powiedzieć, nie wchodząc w szczegóły, że to był atak, który no, nie budził żadnych wątpliwości, że to był bezpośredni atak. Tak, tak. Ten człowiek się ze mną siłował, leżał na mnie i generalnie tego typu rzeczy, więc to był... Zresztą cały czas mówił o seksie, tak? Jak już zaczął... Bo no, nie da się ukryć, że solo podróżujące kobiety w tych krajach, no tam kobiety nie podróżują solo. W ogóle, jeśli mogą same coś zrobić, ale to różnie bywa, zależy od miejsca. Natomiast uchodzimy w ich oczach za osoby na tyle wyzwolone, że chyba mamy ochotę na wszelkie przyjemności świata o każdej porze dnia i nocy i z każdym. No i to już później cały czas miałam gdzieś z tyłu głowy, ale wtedy już wybitnie. Tutaj to o tyle się dobrze skończyło, ja pojechałam na policję, po dwóch dniach go złapano, cała wyspa była poruszona. Dzięki temu zdjęciu go złapano tak naprawdę dość szybko i ja jakoś tak otrząsnęłam się, zostałam przyjęta, że no w ogóle w niesamowitym miejscu. Wylądowałam u kobiety, która tak naprawdę przywodzi ruchowi kobiet na wyspie Keszm, która jest tam wychowana, która jako pierwsza, żeby zostać lekarką, musiała zdjąć burkę, przez co naraziła się na ostracyzm miejscowy i przez w zasadzie 20 lat z nią nie rozmawiano, bo chciała zostać lekarzem. Żeby być lekarzem, musiała iść na studia, a ta musiała zdjąć tą burkę. To już taka historia. W każdym razie wylądowałam u niej, ona się mną zaopiekowała, bo jej syn mówił po angielsku i po włosku, więc nam pomógł. I ja stwierdziłam, że może to taki jest incydent i sobie wyruszyłam dalej, podszyta bardzo dużym strachem i już taką myślą, że nie będę nocować na dziko, to co najbardziej lubię. Po czym po dwóch dniach mnie zaatakowano podobnie, po prostu mężczyzna wszedł za mną do toalety damskiej na stacji benzynowej. Bez wątpienia
to wyglądało jeszcze gorzej niż ta pierwsza sytuacja. Miał coś takiego w oczach, że to było straszne. I wygrałam na tym godzinki, tylko tym, że zaczęłam strasznie wrzeszczeć, ale strasznie wrzeszczeć i byłam już w drzwiach tej toalety wychodząc, bo jakbym była te 2 metry w środku, myślę, że i tak by mnie nikt nie usłyszał. A tak on uciekł, bo jak coś później dowiedziałam, no tak kobiety generalnie nie krzyczą, więc to było pewnie jakieś zaskoczenie. No brzmi strasznie, bo to było bardzo złe doświadczenie, ale to było pierwsze od moich ponad czterech lat w podróży, też chcę powiedzieć, że to tak. No, przeglądałem wpisy w twoim blogu i jedne z pierwszych wpisów to są bardzo entuzjastyczne, że drogie kobiety, ruszajcie w trasę, wszystko jest w porządku, no tam trzeba uważać, ale generalnie jest bezpiecznie. Tak entuzjastycznie? Dosyć tak. Natomiast właśnie w miarę upływu czasu wprowadzałaś pewne ale, to znaczy owszem, jedźcie, korzystajcie, ruszajcie w trasę, ale zwracajcie uwagę na to i na to i na to, bo czasami różowo nie jest. Jestem przeciwna takim właśnie wybitnie entuzjastycznym i jednostronnym podejściu, że nic się nie stanie i że jest w ogóle super, bo tak naprawdę niebezpieczne sytuacje miałam, zanim jeszcze wyjechałam dalej w Polsce, bo Polska no, alkoholem stoi, bo alkoholu się człowiek zmienia. Ty mówisz o podobnych sytuacjach, no jakoś niebezpiecznych, podobnych. Niebezpiecznych, tak, że mężczyźni tak się tak rwą do zapoznawania się. Natomiast faktycznie już po tym to był taki szok, że przestałam tak naprawdę w Iranie jechać rowerem przez miesiąc bodajże. Ale chciałam w tym kraju zostać i dać mu szansę, mimo wszystko się mnie szalenie interesował. I to był luty. Dalszym etapem był Kaukaz. I chciałam być na tym Kaukazie, to jest wiadomo góry. No nie chciałam być tam zimą, chciałam być tam wiosną. Więc wyglądało na to, że w tym Iranie spędzę 2 miesiące. I spędziłam równo 2 miesiące. Natomiast ten pierwszy miesiąc to było przemieszczanie się z rowerem, autobusami. Co jest akurat bardzo łatwe w tym kraju. I po prostu mieszkanie sobie gdzieś w hostelu. Przez parę dni, jak tylko wsiadałam na rower, no może oprócz dużego miasta Esfahanu, gdzie nie wzbudziłam jakiegoś strasznego zainteresowania, bo też tam widziałam dziewczyny jeżdżące, natomiast wszędzie indziej mężczyźni krążyli wokół, zaczepiali i co więcej, mieli z tego taką jakąś złośliwą radość, coś mnie chyba jakoś najbardziej bolało, że coś, że złapią za to i owo, że coś zrobią, że popchną, że się śmieją, że krążą. Chyba to mnie jakoś tak generalnie bolało, tak jakby było przyzwolenie na to, żeby dokuczyć i nikt z tym nic nie robił. Jestem zadziwiony i podziwiam cię, że po takich doświadczeniach, no jednak bardzo poważnych, to nie są banalne sytuacje, nie tylko kontynuowałaś podróż po Iranie, ale no nie wycofałaś się, na przykład wracając do Polski, żeby trochę pewne rzeczy przetrawić, przepracować nie. Może, no to są historie takie, które zmieniają czasami kierunek, w którym podążamy w życiu. No tak, tak. Pokierowała mną chyba ogromna chęć poznania tego, czego jeszcze nie widziałam, a było jeszcze tego dużo. Mimo wszystko. Mimo wszystko, tak. Był cały Kaukaz. Strasznie mnie to ciekawiło. I no, dałam sobie czas na to, żeby odetchnąć i jakoś nabrać tego poczucia bezpieczeństwa, które de facto chyba do końca podróży tak nie nabrałam, bo pamiętam, że do końca podróży po pierwsze ubiór cały czas miałam zakryte nogi i generalnie byłam zakryta, tak, już nieważne w jakim kraju byłam. Ale pamiętam takie sytuacje w Turcji, że ktoś też, jakiś mężczyzna na pustej drodze zatrzymał się, zagadywał, chciał, miał coś w ręku, coś się świeciło, nie wiem co to było. Ja dostałam jakiegoś ataku paniki, było jeszcze pod górę, więc ja pod tą górę starałam się pojechać, a on tak za mną idzie i coraz wolniej i widzi, że nic z tego nie będzie, że ja mu uciekam. Ja zaczęłam strasznie płakać wtedy. No to by się wcześniej nie wydarzyła taka sytuacja, jakbym nie miała tych przeżyć. On nic nie chciał, on chyba miał jakieś cukierki, jakieś czekoladki w tym ręku i no nie wiem, przypuszczam, że nic nie chciał. I tak sobie pomyślałam wtedy, że tak, to mnie to bardzo naznaczyło jednak, to całe wydarzenie, już nawet później jak wjechałam. Spójrzmy tutaj, dobra, cały czas jesteśmy na grzybach niewątpliwie. Tak jest. Coś zobaczyłaś? No, to nie są rydze, ale są bardzo podobne. Także otrząsnęłam się, no wiadomo, ale zostałam i ten drugi miesiąc był zupełnie inny. Także mam tutaj taką sinusoidę z wrażeń z Iranu, natomiast bardzo, bardzo jestem przeciwna takiemu określaniu, że to jest super, bezpieczny, najwspanialszy do zwiedzania kraj na świecie, bo dla solo rowerzystek nie jest. To potwierdzają też doświadczenia rowerzystek jeżdżących solo z zagranicy, również tych, które mają czasami ponad dekadę jazdy na siodełku, prawda? One z różnych krajów mają takie doświadczenia. No właśnie niestety tak, bo pokusiłam się i stworzyłam wpis, bo mnie to tak strasznie zszokowało, że stwierdziłam, że trzeba coś z tym zrobić i dać o tym znać światu. Tak, po mnie jechała też
miesiąc czy coś, taka rowerzystka z Hiszpanii, która w ogóle, nie wiem, niesamowita ilość czasu na rowerze, pół roku w Pakistanie, no zaatakowano ją w podobny sposób, tylko tam było trzech mężczyzn, które czekały na nią na poboczu. Zaatakowało ją właśnie w Iranie i też miała sprawę sądową. Ona nawet mi nie była w stanie powiedzieć do końca, co się stało. Jakoś wiem, że ją zepchnęli z roweru, ona uciekała. Jak oni już widziała, że stoją na poboczu, włączyła kamerkę GoPro, ona miała tą kamerkę i później dzięki tej kamerce się tam coś dalej potoczyło. Ale mówię, była na tyle w tym wszystkim psychicznie przejechana, że nawet mi nie chciała powiedzieć. A jednak mnie to gdzieś tam interesowało, jak to wszystko się odbywa, bo też chciałam o tym trochę przekazać informacji dalej. A powiedz mi, gdzie w tym wszystkim, w tej jeździe rowerowej, gdzie jest ta wolność i radość, która, jak rozumiem, jest dla ciebie motorem działań i jazd rowerowych, skoro gdzieś w tyle głowy masz to, że musisz bardziej uważać niż standardowo? Gdzie jest wolność? Wszędzie. No właśnie to jest tą wolnością, że ja sobie... że nie wiem, jak będzie wyglądał następny dzień, gdzie ja będę spała. No czasem wiem, ale nie zawsze. No to jest taki motor niesamowity. I to, że jest tyle zmian, że każdy dzień jest inny. I co wcale nie znaczy, że on jest romantycznie piękny i zawsze droga jak wstążka, bo czasem jest droga usiana tirami, chociaż ja się staram nie. Czasem jest jakaś paskudna, jestem zmęczona strasznie, ale... No jestem panem swojego dnia. Ale ta czujność nie przeszkadza ci, że musisz tę czujność jednak zachować? Pewnie nie wszędzie, nie w każdym kraju, nie na każdej trasie, ale jednak no, doświadczenia robią swoje i no, realne jest też to ryzyko, które gdzieś tam czasami może być za rogiem. No jest to chyba już tak wpisane w ogóle w to podróżowanie. Samo to nawet jak ja szukam noclegu. Dla mnie esencją, chyba czasem sobie myślę, że ja podróżuję po to, żeby spać w tych różnych dziwnych miejscach, w których śpię. I nieraz tyle czasu szukam, już jest ciemno i jeszcze jakiegoś bezpiecznego miejsca, żeby mnie nie było widać, że czasem mam tego wszystkiego po dziurki w nosie. Bo mówisz o biwakowaniu. O biwakowaniu akurat teraz tak, ale... Tutaj masz procedurę taką, że właśnie czekasz, aż będzie zmrok, wtedy się dopiero rozkładasz po to, żeby cię nie było widać. Tak, żeby nie było. Ale to jest niewygodne strasznie. No przecież rozkłada się namiot, czy hamak, czy jakikolwiek biwak wtedy, kiedy jeszcze coś widać, bo wtedy jeszcze jest wygodnie. Ale wiesz, że widać po zmroku? Widać, musi się przyzwyczaić. Ale po co? Skoro może być wygodniej, kiedy światło dzienne świeci. Ale nie chcę, żeby mnie ktoś zobaczył. Mhm. Bo jak już znajdę to miejsce, ono najczęściej jest optymalne. W 95%. I mam tą całą radość z tego, że mogę tam być, że jest cisza, że jestem blisko przyrody i nie chcę się zwijać szybko rano. To jest też takie istotne, bo jak ja bym uciekała, tak jak większość tak naprawdę chyba rowerzystów lubi sobie skoro świt już pojechać, ja się lubię pogrzebać rano, sobie posiedzieć z kawą, ja sobie czytam rano, to jest takie aż niewyobrażalne, ale budzę się bardzo wcześnie, budzę się wtedy, kiedy wstaje dzień, więc to zależy jaka jest pora roku, bo to może być 3:30 albo może być de facto prawie 8:00, tak, jak jechałam zimą, to już jest gorzej. Ale chcę mieć tą swobodę rano, nie chcę słuchać rzeczy, których nie chcę słuchać po prostu, no. Trochę w ogóle jesteś, mam wrażenie, taką rowerzystką długodystansową, troszeczkę idącą w poprzek standardom długodystansowym. Mam na myśli to, że właśnie nie spieszysz się rano, że pakujesz dużo rzeczy do sak, czasami nawet więcej niż by może logika rowerowa wskazywała, żeby troszkę odchudzić. Jakieś ultra lekkie sprzęty, które ważą tyle co piórko i zajmują bardzo mało miejsca w sakwie. Ty raczej dopakowujesz sakwę tak, żeby były wypchane dosyć solidnie. Ale nie robię tego, żeby one były dopchane. Ja po prostu nie jestem w stanie zrezygnować z wielu rzeczy. Co więcej, przez te wszystkie lata ja wiem, że one mi są potrzebne. Bardzo rzadko się zdarzy tak, że ja czegoś nie wykorzystam. Owszem, zdarzy się tak, jak na przykład, nie wiem, pogoda jest taka, jaka jest i się cały czas zmienia, trzy koszulki ciągle tylko ją, albo i dwie i przepieram tylko i nakładam na siebie. Ale jednak gdzieś te moje rzeczy mi się przydają i tak naprawdę boli mnie w dużej mierze, zaczęło mnie to boleć, to właśnie jak to traktują inni rowerzyści, którzy nie wiedzą, nie znają mojej historii, nie wiedzą, że żyję na rowerze i muszę mieć przy sobie rzeczy na różne okoliczności życia. Co więcej, chcę mieć trochę komfortu. Ten komfort to na przykład było wiezienie cieniutkiego prześcieradełka. A jak się później gdzieś zgadałam z innymi długodystansowcami, oni też to mieli. I ta kwestia, o której też bardzo dużo mówię, bo ja akurat jestem dość aktywna na różnych forach internetowych, rowerowych i wszyscy twierdzą właśnie, że ach, weźmiesz połowę tego, co za pierwszym razem.
To się w życiu u mnie nie sprawdziło. Po prostu w życiu się u mnie nie sprawdziło. No ale to jestem ja, więc chciałabym, żeby inne osoby, które jeżdżą, nie zakładały, że wszyscy są tacy sami i mają według swojego scenariusza, ich jedynego, tylko się zachowywać. To znaczy, spotykasz się z krytyką ze strony braci rowerowej? Tak, bardzo dużo. Bardzo dużo. Ale to znaczy, że to, że jest nieprawomyślnie postępujesz, jeżeli chodzi o jazdę rowerową na dystansach dużych? Spotykam się z bardzo dużą, tak mówię, bo to już słychać, że to mnie boli po prostu, od osób, które nic nie wiedzą na mój temat, tylko zobaczą na przykład moje zdjęcie gdzieś tego mojego obładowanego roweru. Czy w ogóle jak spotykam też na trasie, to w 90% zatrzymują się, żeby mi powiedzieć, że jestem obładowana. Jedziesz sobie gdzieś na końcu świata i obcy ludzie na rowerach, tak samo w trasie jak ty, zatrzymują się, żeby cię skrytykować? Tak. Jest to pierwsza informacja, która jest mi przekazywana, albo nie jest mi przekazywana, ale ktoś mnie mija i mówi, jeden do drugiego. I to jest akurat bardzo częste, że ktoś mówi, zobacz, jaka obładowana. Po co ci tyle, po co ci tego, a co chcesz usłyszeć? Może jest mi potrzebne, co mam powiedzieć, po prostu. Tak mam, Powiedziałeś wcześniej, że rower to twój dom. Przez te 7 lat zdecydowanie był i jak już ci się zdradziłam z godziny temu, zamierzam kontynuować. Cały czas się zastanawiam nad słusznością tego kroku, nie ukrywam, natomiast jest mi na tyle ciężko w takim zwykłym domu. Jest to chyba taki najlepszy sposób na życie, jaki mi się sprawdzał. A próbuję zrozumieć ten sposób na życie, bo rozmawiałem z kilkorgiem różnych długodystansowych rowerzystów, którzy mają trochę lat już za sobą, jeżeli chodzi o jeżdżenie na siodełku i spędzanie życia w ten sposób. A na przykład Piotrek Strzeżysz, on kiedyś w jednej z rozmów powiedział, że owszem, ma trochę doświadczeń za sobą i nie żałuje tego, co zrobił. Wszystko jest w porządku, ale z drugiej strony już kręgosłup nie ten. Jak śpi w namiocie, to używa poduszki ortopedycznej, bo inaczej nie może. Jak przyjeżdża do Polski, a czasami przyjeżdża, to właściwie nie ma tego życia, które byśmy nazwali życiem standardowym. Właśnie dom, praca, gdzieś pewnie grupa stałych znajomych na miejscu, z którymi można się spotkać, którzy żyją podobnie. Więc jakie są straty, jakie są zyski? Dlaczego mimo tego, że cena jest, wybrałaś takie właśnie rozwiązanie? Pomimo zrąbanego kręgosłupa. Jak widzisz, teraz też chciałam kucnąć. Nie mam od urodzenia, więc ja sobie tylko go dorobiłam. Wiem, że Maryśka rozmawiała z nią, Marią Garus, ona też miała jakąś rehabilitację teraz niedawno. Nie wiedziałam akurat o Piotrze. Nie wiem, jak do końca odpowiedzieć na to pytanie, chociaż się z nim bujam też od dłuższego czasu, czy jechać dalej, czy nie. Natomiast tak źle czuję się w takim właśnie standardowym życiu, że te zyski jednak, gdzieś psychika wchodzi w grę, nie? Bo wydaje mi się, że jakbym już tak ostała na miejscu, to tak trochę depresyjnie się robi za bardzo, tak trochę uciekam przed tym. Dla mnie właśnie życie takie standardowe, które wiodłam przez wiele lat, przecież ja mam około 20 lat pracy, to zupełnie mnie nie satysfakcjonuje. Dobrze, tylko teraz ja na przykład tak sobie wyobrażam, że jeżeli się podróżuje solo, czy na rowerze, czy w jakikolwiek inny sposób, to jak przyjeżdżasz do kolejnej miejscowości, spotykasz się z kolejnymi ludźmi i znowu ten sam dialog. Skąd jesteś? Dokąd jedziesz? Kim jesteś? A czym się zajmujesz? I tak dalej. I potem następnego dnia, 2 dni później, 3 dni później, znowu to samo, a chciałabyś pokonwersować jakoś inaczej, nawet zakładając, że ci ludzie jeszcze posługują się językiem, który ty znasz, bo wcale tak nie musi być. To w pewnym momencie wchodzi znużenie i tak właśnie tak płyniesz troszkę po tej powierzchni, nie wchodząc głębiej. Możesz głębiej sama w siebie wejść, bo jesteś sama ze swoimi myślami, ale jednak to jest takie tylko minimalne dotykanie tej rzeczywistości, która jest dookoła ciebie. Tak mi przypomniałeś, że miałam takie uczucie konkretnie w Wietnamie, ale to chodziło o cały ten region, w którym dość dużo czasu spędziłam, Azji Południowo-Wschodniej, gdzie gdzieś tam angielski, ale żadnego z tych języków miejscowych przecież nie znałam, laotańskiego, tajskiego, wietnamskiego, birmańskiego, nic z tych rzeczy. I byłam zmęczona wtedy strasznie upałem, psychicznie też tą właśnie taką powierzchownością konwersacji, że w zasadzie często żadnej konwersacji, tak, bo też ten angielski się nie zawsze trafiał. Gdzieś tam przyplątało się też męsko-damska historia, która nie wyszła. I ja wtedy konkretnie kupiłam bilet do Polski, bo wiedziałam, że ja muszę porozmawiać z kimś po prostu.
I to była na moją kieszeń to bardzo nierozsądna decyzja. Wtedy już mi się zupełnie kończyły pieniądze i miałam zostać w tym regionie właśnie szukać pracy. Już ją zaczęłam szukać wtedy jakiejś właśnie jako nauczycielka angielskiego. Ale był maj, to jest taki jeden z najgorszych miesięcy w tamtym regionie. Koszmarnie gorąco i deszczowo, kwiecień, maj jest masakryczny. A u nas jest wtedy najpiękniej. I ja patrzyłam na tego Facebooka, na te wrzucane kwiaty, tak, no to coś, co się dzieje. I ja po prostu wzięłam i kupiłam bilet. One way home. Także wcześniej był one way gdzieś tam, ale był też one way home, bo nie wiedziałam, czy wrócę do tego regionu w ogóle. No i de facto nie wróciłam. Wróciłam do Chin, ale już do Azji Południowo-Wschodniej wtedy już później nie wróciłam. Także to jest ten minus. Ta powierzchowność relacji z jednej strony, natomiast muszę powiedzieć, że z drugiej strony poznaję taką ilość osób, której bym nie poznała. I to nie mówię tylko o znajomościach face to face. Ja mówię o znajomościach internetowych de facto, które gdzieś tam się rodzą, są osoby, które gdzieś tam mnie znajdują, których coś tam zainteresuje i bywa tak, że się nie widziałam z nimi, a wchodzimy na takie poziomy konwersacji już dość zaawansowane i to jest też taka wartość dodana. Nie poznałabym tych dziesiątek ludzi, którzy też gdzieś tam mnie goszczą po drodze, którzy mnie znają, którzy są super. A te moje tutaj przyjaźnie, powiedziałabym, że to nie jest kontakt na co dzień, ale one są dość mocne. I ci ludzie są, jak wracam, to oni gdzieś tam chcą się spotkać. Ja też się chcę spotkać. Tutaj w Polsce? Tak, tutaj w Polsce. Mhm. Jest taka organizacja chyba, która odpowiada couchsurfingowi, która wspomaga rowerzystów w drodze, prawda? Tak, to jest Warm Showers. Czyli ciepłe prysznice. Ciepłe prysznice, tak. Chociaż w pewnych regionach świata lepiej, żeby ten prysznic był zimny. Czyli to są ludzie, którzy kochają podróże rowerem, kochają rower. Sami jeżdżą albo by chcieli. To mnie też fascynuje, że są tacy, którzy chcą spotykać się z rowerzystami, ale sami no, nie mogą sobie pozwolić na taką podróż z różnych powodów. I oferują u siebie tak miejsce, nocleg, wiadomo, ten ciepły prysznic, na jedną, czasem na kilka nocy. I to jest bardzo fajne, bo zatrzymując się takie osoby, a ja dodam, ja nie jestem za bardzo w ogóle chętna nocowania u innych, mając już ten stek swoich przyzwyczajeń tak naprawdę różnych, to no też ale zaraz, bardzo. Z jednej strony chcesz poznawać ludzi, a z drugiej strony chcesz nocować samodzielnie? No i to się bardzo kłóci, ale właśnie do czego zmierzam, że ci na Warm Showers to są po prostu 90% osoby, które doskonale zrozumieją, że na przykład pierwszego wieczoru nie jest się za bardzo zdolnym do konwersacji. Więc wiedzą, że hej, wiem jak się możesz czuć, tu jest prysznic, tu jest lodówka, tu jest pralka. I jak masz ochotę, to zapraszamy, jak nie, to nie. No tak jest ta druga noc, to wtedy wiem, że ten dzień już jestem inna i mam inne podejście, czasem coś gotuję. I no właśnie, to są osoby, które rozumieją. Bo pamiętam taką historię właśnie dotyczącą Iranu. Ponieważ rozmawiałam z inną solo rowerzystką, w zasadzie nie jedną osobą na ten temat, która była tak przytłoczona tą gościnnością irańską, że jej wręcz nienawidziła, że ona nie znosi tego, że jak u kogoś nocuje. W zasadzie no, spraszają do siebie gości albo jest chcą. Spektakl. Jest spektakl, ale ja nie chcę tego takim, ale czasem pewnie bywa, bo ja bardzo rzadko korzystam. Bywa to spektakl, no, nie wiem, namawiają, żeby gdzieś o 10 wyjść i tak dalej. I żadne przekonywanie, że się pada z nóg de facto. Nie przekonują, bo jednak chce się wyjść. I w tym momencie on powiedział, że no już więcej w Iranie nie będzie. Także bywa też w drugą stronę, tak? A mówię, akurat Warm Showers, są tam najczęściej ludzie, którzy właśnie rozumieją. Ale też różne historie bywały. Zainteresowało mnie to, że w Japonii jak byłaś, to nocowałaś na placach zabaw. Czy w związku z tym jakieś doświadczenia z placami zabaw miałaś? No się, one się jakoś różnią od Ale ja teraz tak nocuję w Polsce czasem. Na placach zabaw? Tak, teraz tej podróży. Jak to? Dlaczego tam? No bo to jest, ale... Wiem, no huśtawki, piaskownice. No, ale to nie o to chodzi. To chodzi o to, że to jest miejsce publiczne. Mhm. Czyli nie muszę się nikogo pytać za bardzo. Bo nie mówię o placach zabaw w środku miasta, jak to bywało też i w Japonii. To nie jest tak, że teraz jesteśmy w lesie i sobie tutaj można by gdzieś ten namiot postawić. Tam albo góry z dżunglą, albo miejscowości, więc bardzo często był naprawdę problem z rozstawieniem, zwłaszcza w centralnej Japonii. Bo na wybrzeżu to jednak trochę jest inaczej. I jakoś tak zaczęłam na tych placach zabaw, które dawały mi poczucie bezpieczeństwa i to, że się tam mnie kompletnie nikt nie czepiał. Także zapoczątkowałam w Japonii, bo się inaczej nie dało w pewnych miejscach. Ale teraz już widzę, że można. Można i u nas tak trochę.
To co, jeszcze jakieś grzyby pewnie na nas czekają jeszcze tutaj w tym lesie. Nie wiem, ale może podjedziemy tam trochę, byśmy się wrócili i tą pierwszą, główniejszą drogą byśmy sobie jeszcze pojechali, co? Tam trochę się łatwiej jedzie. Dobra? No to wsiadamy. No. Próbujemy tutaj? Wiesz co? Można, ale tak też chciałam sprawdzić właściwie, gdzie jesteśmy. Teraz się wybierasz na jakieś nowe wojaże, być może wkrótce, może za kilka miesięcy, może nawet wcześniej. To masz już zaplanowany czas tego wyjazdu, nie, gdzie, nie, ile to będzie kosztować, czy starczy ci pieniędzy? Absolutnie. Nic zupełnie? Nie. Zero planu? Nie, no mam taki ogólny, że bardzo chciałam do Hiszpanii, Portugalii i to był taki... Bo jakoś po tych krajach nie jeździłam za bardzo. Chodzi za mną zdecydowanie Camino de Santiago i w ogóle Hiszpania, bo myślę też dość poważnie o przeniesieniu się w ogóle z Polski. Jak już bym miała gdzieś osiąść, jednak raczej nie u nas. Już w zasadzie jestem pewna. Chciałabym być po prostu w jakimś trochę przyjaźniejszym miejscu. To jest taki krok bardzo radykalny. Jakby się spytał, czego się boję, boję się właśnie tej decyzji bardzo. Tej dużej zmiany? Mhm. Bo spania i tego, że nie wiem, gdzie będę jutro, tego się w ogóle nie boję. To w ogóle nie jest ta kategoria. Boję się takiej dużej decyzji, która odcina to już zupełnie... No odcina mnie tutaj już od jakiejś historii. No i jest takim bardzo dużym ryzykiem chyba, dużo większym niż w jakiejkolwiek życiu. Ale z drugiej strony jesteś mobilna zasadę, więc... No tak, ale jednak mam gdzieś tam tą swoją tutaj w Warszawie piwnicę zawaloną moim życiem, jakimiś pamiątkami rodzinnymi. Co z tym? Parę mebli. Czyli jakiś bezpieczny port zawsze musi być, nawet jak wyjeżdża się długo. No najwyraźniej. Zresztą też jak tak rozmawiam z tymi długodystansowymi rowerzystkami, bądź w ogóle podróżniczkami, One zawsze gdzieś takowe mają i tak naprawdę się to przydało bardzo teraz w czasie pandemii, tak, no jak się było uziemionym. Ja miałam duży kłopot będąc w Hiszpanii. Tam nie można było się w ogóle poruszać i plan w pierwszym tygodniu, że okej, mam mieszkanie tutaj jeszcze przez 2 tygodnie. Jak to się nie rozwiąże, to wsiadam na rower i idę do namiotu. Nie, bo nie można było w ogóle, tak, wychodzić z domu, więc nagle to gdzie ja mam mieszkać, pozamykali hostele. No i w końcu, co prawda, no, miałam wynajęte mieszkanie, ale zdecydowałam się, że będzie w Polsce bezpieczniej i wrócę. Do czego mnie wiele osób namawiało i faktycznie tutaj dzięki moim, pozdrawiam tutaj Asię, która mi udostępniła swój dom na Mazurach. Dzięki osobom, których nie znałam wcześniej, miałam jak przetrwać, że ten czas było tutaj dużo łatwiej. Także jest to duża decyzja, ale myślę, że już dojrzałam, na pewno dojrzałam do tego i to już dość dawno, że nie chcę mieszkać w Warszawie. Czyli w Hiszpanii gdzieś na tak zwanej prowincji? Najlepiej, żeby to była jakaś taka mała miejscowość, ale jednak jakieś miejsce oddalone od sąsiadów. I tutaj zaczynamy wchodzić w takie rzeczy, na które mnie kompletnie nie stać. Ale może się wszystko jakoś ułoży. To trzymamy kciuki. Będziemy jeszcze szukać dalej grzybów, a już w tej chwili się oficjalnie pożegnamy. Ewa Świderska była z nami. Ewcyna.com, taki jest adres Ewa, czyli długodystansowa rowerzystka. W tej chwili z króciutką przerwą w Polsce. Oczywiście na rowerze, a za chwilę Hiszpania, Portugalia, albo w jakieś inne miejsce, jeżeli akurat coś ci przyjdzie do głowy. Bardzo ci dziękuję. Dzięki, serdeczne. Mam ochotę na te kanie. Jedną kanię dostanę, co? Nie, wszystkie są dla ciebie. Wszystkie są dla mnie? Nie, za dużo dobrego. Tego, nie będziemy tego dzielić. Nie, no będziemy dzielić, oczywiście. Odrobinkę trzeba, tak, trzeba podzielić. Ale może jeszcze eu não sou da sua laia. Você vive na gandaia, no samba, na saia, em casa nem vem. Vai sim, não me chame de querida. O sereno é tua vida, veneno, bandido, malandro, ralé. Chega pra ver, se duvida, no fim da folia vem. Olha o rei Mané, chega pra ver, se duvida, no fim da folia implora de volta.
nasci na minha porta, me esquece, eu tô morta, mudei de país. Vai sim, vai sofrer sem meu carinho, pode terminar sozinho na rua da praia, não vale chorar. Olha o rei Mané, chega pra ver, se duvida, no fim da folia vem. Olha o rei Mané, chega pra ver, se duvida, no fim da folia, implora de volta pra mim. Chegar pra ver, se duvida, no fim da folia vem. Olha o rei Mané, olha o rei Mané. Chegar pra ver, se duvida, no fim da folia, implora de volta pra mim. Mané, no fim da folia, implora de volta pra mim. Słuchaliście Brzmienia Świata z lotu Drozda. Powstanie każdego odcinka jest możliwe dzięki tym wszystkim z Was, którzy dołączyli do zbiórki na rzecz tej audycji na patronite.pl. Dzięki Wam mogę pracować, mogę skupić się na opowiadaniu razem z moimi gośćmi kolejnych historii, które warte są usłyszenia. Bardzo Wam za to dziękuję i polecam się na przyszłość. Paweł Drozd, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia. Régression, je me marre, je démarre, me sépare, je me barre, je suis moi, je suis vous, tu es fou, je suis nous, venez à moi, ou moi à vous, à bout de bras, les bras au cou, je suis vierge, je camperge, sous la terre, je submerge, manque d'oxygène, je suis vilaine, même égoïste, la coupe est pleine, je suis de feu, je suis si peu, mais tellement mieux, sans mes cheveux, je suis rien, je suis bien, je suis maintenant, je suis demain, to be. Or not to be. Je suis comme je suis, jour après jour. Je ne change pas, je vis. Je suis sauterelle et hirondelle, mâle et femelle. Je suis jumelle, je suis forêt, je suis tableau. Je suis ballet, je suis piano. Je suis l'hiver, je suis la mer. Je suis l'équerre, ses angles amers. Je suis le jour, je suis le nord. Je suis la mort, je suis l'amour. Je t'écris, tu souris, je mange plus, je maigris. Je suis l'idée, je suis l'aîné. Je suis la bombe et sa portée. Je suis fumée, je suis aimée. Je suis mariée et condamnée. Je suis la feuille de l'écureuil. Je suis clin d'œil après le deuil. To be or not to be. Je suis comme je suis, jour après jour. Je ne change pas, je vis. Je suis caillou, je suis joujou, je suis hibou et je suis boue. Je suis des cendres, je suis mon ombre. Je suis la barque, celle qui sombre. Je suis le phare, je suis tétard. Je suis bagarre, je suis poignard. Je suis leur pile, le jour tranquille. Je suis débile, j'en perds le fil. To be or not to be. Je suis comme je suis, jour après jour. Je ne change pas, je vis. To be or not to be. Je suis comme je suis, jour après jour. Je ne change pas, je vis.
Je suis l'ombre du ciel au soir, je suis le marc du café noir, je suis la femme et je suis l'homme, je suis la cam, je suis la somme, je suis moi, je suis vous, tu es fou, je suis nous, venez à moi ou moi à vous, à bout de bras, la corde au cou. Jour après jour, je ne change pas, je vis.